proszę Państwa, list, który chciałem Państwu przeczytać, został zamieszczony w jakiejś gazecie, nawet nie wiem jakie. Ze względu na dramaturgię zdecydowaliśmy się Państwu go przedstawić. Pozornie tylko związany jest on z pewnym nieszczęściem. Otóż autor tego listu ubiega się o odszkodowanie. I pisze tak. Szanowni Państwo, w raporcie z wypadku, jako przyczynę wypadku podałem... w cudzysłowie, próba samodzielnego wykonywania pracy. W liście stwierdziliście Państwo, że powinienem podać pełniejsze wyjaśnienia. Sądzę, że poniższe szczegóły będą wystarczające. Z zawodu jestem murarzem. W dniu wypadku pracowałem sam na dachu nowego trzypiętrowego budynku. Kiedy skończyłem pracę, stwierdziłem, że mam na dachu porozrzucanych około 150 cegieł. Zdecydowałem nie nosić ich na dół pojedynczo, lecz spuścić je na dół w beczce, używając do tego celu liny na bloku przytwierdzonym do ściany na trzecim piętrze budynku. Po zabezpieczeniu liny na dole wszedłem na dach i zawiesiłem na niej beczkę załadowaną cegłami. Potem zszedłem na dół i odwiązałem linę, ale następnie, trzymając ją mocno, zacząłem powoli opuszczać cały ciężar w dół. W raporcie o wypadku wspomniałem, że ważę 80 kg. Możecie się Państwo wyobrazić, jak duże było moje zaskoczenie nagłym szarpnięciem do góry, że straciłem orientację, nie puściłem jednak liny. Nie muszę dodawać, że ruszyłem do góry w raczej szybkim tempie po ścianie budynku. W połowie drugiego piętra po raz pierwszy spotkałem opadającą z góry beczkę. To tłumaczy pękniętą czaszkę i złamany obojczyk. Zwolniłem trochę z powodu beczki, ale kontynuowałem gwałtowne wciąganie, nie zatrzymując się, aż palce mojej prawej ręki nie weszły w blok. Na szczęście pozostałem przytomny i byłem w stanie nadal trzymać mocno linę, pomimo bólu i ran. W tym samym czasie beczka z cegłami uderzyła o ziemię. W wyniku uderzenia jej dno pękła, zawartość wypadła. Pozbawiona cegieł beczka ważyła tylko 25 kg. Przypomnę, że ja ważę 80 kg. Więc w tej sytuacji zacząłem gwałtownie opadać. W połowie drugiego piętra po raz drugi spotkałem się z beczką, która wznosiła się do góry. W efekcie mam popękane kostki i rany szarpane nóg. Spotkanie to opóźniło mój upadek na tyle, że odniosłem mniej obrażeń przy upadku na 100 cegieł. Złamanie tylko 3 żeber. Z przykrością muszę stwierdzić, że gdy leżałem, obolały na cegłach. Nie mogłem wstać ani się poruszyć, a ponadto przestałem trzeźwo myśleć. Puściłem linę. Pusta beczka ważąca mniej niż lina spadła na dół i połamała mi nogi. Mam nadzieję, że udzieliłem Państwu wyczerpujących odpowiedzi potrzebnych do zakończenia postępowania w mojej sprawie. Teraz już Państwo zapewne rozumieją, w jakich okolicznościach wydarzył się mój wypadek.